Sala marmurowa. Kielich 12 miesięcy. Mieści się na prawo od wejścia w centralnej części sali w pojedynczej gablocie drugiej z kolei. Kielich wykonany został ze szkła bezbarwnego, szlifowanego i rytowanego. Jego wysokość to 66 cm. Dolna część obiektu to okrągła stopka, na której osadzony jest trzon, czyli nóżka. W jej górnej części znajduje się szklany gwint, który łączy nóżkę z czaszą kielicha, na niej nakrywa z gałką po środku. Od środka stopki promieniście rozchodzą się linie, które wypełnione są ornamentami przypominającymi łuski. Trzon jest dmuchany, szlifowany. Na czaszy w dwóch naprzemiennych rzędach widoczne są owalne medaliony z wizerunkami 12 miesięcy, ich atrybutami oraz nazwą miesięcy w języku łacińskim. Medaliony otoczone wicią roślinną. Nad każdym medalionem widoczna jest cyfra oznaczająca dany miesiąc, przestrzeń między medalionami wypełniona uproszczoną dekoracją roślinną. Nakrywa przypomina ścięty stożek. Na ściętym wierzchołku umieszczona kula. Ornamentyka taka sama jak na nóżce. Prawdopodobna pierwsza wzmianka o kielichu pochodzi z 1768 roku, a znajdujemy ją w inwentarzu zamku w Podhorcach, obecnie teren Ukrainy. Kielich jest własnością książąt Sanguszków, w muzeum prezentowany jest jako depozyt. Prezentowany był również na wystawach w zamku w Pilnic i w Dreźnie w Niemczech. W Polsce na wystawie pod jedną koroną na Zamku Królewskim w Warszawie. Eksponowany egzemplarz jest jednym z trzech tego typu obiektów na świecie. Pozostałe dwa obiekty znajdują się w Metropolitan Museum w Nowym Jorku, przedstawiają również personifikację 12 miesięcy oraz w Bayerischen Nationalmuseum München z 12 portretami rzymskich cesarzy. Kielich datowany jest na lata 1720-1730. Powstał w królewskiej hucie szkła w saksońskim Dreźnie w Niemczech.